Dwie blondynki napadły na bank. O dziwo skutecznie, bez problemu przeszły przez system alarmowy, udało im się otworzyć sejf, wbiegły do skarbca i każda z nich wzięła po jednym worku, nie patrząc, co jest w środku. Następnie postanowiły, że ponieważ we dwie napadły na bank i będą szukane dwie blondynki, które napadły na bank, to się rozdzielą i przez kilka lat nie będą się ze sobą kontaktować. W ten sposób miały nadzieję zmylić trop gliniarzy, którzy właśnie będą ich poszukiwać. Po kilku latach spotkały się ponownie i ze sobą rozmawiają. Pierwsza pyta: słuchaj, jak to było w twoim worku? 3 miliony dolarów. Ładny pieniądz, to na polskie złote 12, bo nie, tak 12, bo złotówka jest po, dolar jest po prawie 4 złote. Świetna rzecz. Co żeś sobie za to kupiła? No wiesz, bardzo dobrą, dużą willę z basenem, samochód, taką fajną motoróweczkę. Popływałam sobie trochę po Mazurach, no i zwiedziłam całą masę świata. No i jeszcze sporo mi zostało. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. A co było w twoim worku? Rachunki niezapłacone. No i co z nimi zrobiłaś? No powoli spłacam. Mam nadzieję, że was ten dowcip mimo wszystko jakoś wprawił w dobry humor. Jeśli jesteś młodym człowiekiem, idziesz do szkoły, to przypomnę ci o przesłaniu z wczorajszego naszego plociucha. Uwierz mi, nie jest tak źle, a jeżeli mimo wszystko cię nie przekonałem, jeżeli uważasz, że pójście do szkoły to jest dno, to jest bagno, to wspomnij proszę sobie, co zdarzyło się dnia 1 września roku pamiętnego, czyli 1939, i pomyśl, jak bardzo tamte dzieci w 1939 roku chciałyby być na twoim miejscu, chciałyby posłuchać tej nudnej belfry rzeczy, tego nudnego belfra, i później chciałyby siedzieć w tej niewygodnej ławce i słuchać tych głupot zamiast właśnie tego wszystkiego, czego doświadczyły później przez 5 lat niemieckiej, znaczy najpierw wojny, potem niemieckiej okupacji, a potem przez wiele osób twierdząc, że potem nadeszła okupacja radziecka, także przerażająca rzecz. I tyle, moi kochani. To nie chcę was też wprowadzać w jakiś taki niefajny nastrój, w to, żebyście się smucili, bo właśnie chcę, żebyście byli radośni. Właśnie radośni na przekór tym wszystkim, którzy chcieli, żebyście nie istnieli, bo chcieli eksterminować cały naród polski, żeby Polaków nie było. Więc gdyby eksterminowali naszych czy waszych pradziadków, dziadków, może rodziców, no to was by nie było, mnie by nie było, ale jesteśmy. I cieszmy się i radujmy się. Bo życie jest piękne. Mimo wszystko.